Cześć, jestem Klaudia do Kanonu i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Przepisz zdania do zeszytu w miejsce znaku zapytania. Wpisz, jakim ruchem poruszało się ciało, ruchem prostoliniowym czy krzywoliniowym. Samochód, który wjeżdża na rondo i skręca w kierunku centrum, rysunek A, porusza się ruchem. Czyli mamy taki tor ruchu. Tu i skręca w kierunku centrum. Hop. To znaczy, że jest to ruch krzywoliniowy. Zawodnik biegnący po torze numer 9, rysunek B, przekraczający linię mety, biała ciągła linia, porusza się ruchem. No i tutaj ten odcinek to jest ruch prostoliniowy. Krople wody spadającej z kranu i uderzają o powierzchnię wody. Poruszają się ruchem. No i tutaj też jest na wprost. Nigdzie one nam tak nie latają. Także tutaj też mamy ruch prostoliniowy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.